witam wszystkich serdecznie, Sayuki z tej strony, gramy dalej w farmę. O, jakby uciekł obraz. Dzisiaj sobie skoczymy w pyszności Mei. Artystyczna dusza, właścicielka startupu, miłośniczka włoskiej kuchni. Mei jest po prostu wszechstronnie uzdolniona. Czymkolwiek się nie zajmie, robi to z wielkim smakiem. Pomimo wielu obowiązków zdecydowała się na małą dokładkę. Na poważnie weźmie się za swoje wieloletnie hobby i założy vlog kucharski pyszności Mei. Ale najpierw trzeba zrobić coś z domem. Dokładnie. Piękna grafika, podoba mi się. Dobrze, nawet ma garnek podpisany. Jak elegancko. Dobra, to co, zaczynamy misję. I was deeply impressed with your work at Mike's house. That's why I decided to ask you to redecorate mine. Right now, it's not photogenic enough for my needs, to say the least. The living room and dining rooms are dark and depressing. And the kitchen is dull as dishwater. And look at this dreadful roof. No, don't look. Just do something about it, please. I hunger for the proper composition, lighting, and color. Poor presentation can spoil even the biggest appetite. Oh, I never thought that vlog making could be so exciting. Okej. Dobra, już na pierwszy rzut oka powiem wam, ten dom wygląda super. Ciekawe, jak jest w środku rozplanowany. O, jakie ona ma widoki z domu. O nie, eleganckie, genialne. Wodospad, góry, czyjeś balony. Nagie tutaj widzę. Ale ma przestrzeń skubana, a za sobą też ma jakąś górkę. Jeżeli ktoś jej się tam wybuduje, no to jej będzie zaglądał do domu, ale poza tym... Naprawdę świetnie. Chociaż martwią mnie trochę... Super wygląda ten projekt tutaj, ale martwi mnie, że przy takim dachu to wszystko będzie tutaj cieknąć, wilgoć będzie szła i będzie się lało. O, nawet że mamy coś do zrobienia na zewnątrz. Za chwilkę, najpierw muszę koniecznie zaglądnąć do środka. Ha. Zmień pokrycie dachowe. Nawet ma skrzynkę na listy uroczą. Jakie fajne wejście do domu. Ławka, drzwi, okna. Bo przydałyby się tu jakieś rolety, żaluzje albo coś, bo... Chociaż w sumie i tak tu nikogo nie ma, więc... Ładnie. A bajzel! Kto to tak ucioprał? Kto to tak nabałaganił? Co to jest? Co to jest? Ciastko, piętka? O! Jak zwykle. Trochę przewietrzymy. Gdzie ty masz te śmieci jeszcze w tej kuchni? A te butelki pewnie. To były śmieci? Okej, to były śmieci. Czajnik, wieszak na przybory, nóż kuchenny. O, nóż kuchenny. Ekspres do kawy, oka, ciasto bakaliowe. Właśnie nie mogłam sobie... To jest co? Nie wiem, co to było, coś to było. Piszący... A, ogólnie będziemy tu zmieniać. No tak. O! Czuję całą kuchnię, cały remont. Wow! Czekajcie, najpierw trzeba tutaj zrobić to, co zwykle. O! Gdzie tu się... Jaką ma fajną! O! Ale ma bajzel. Ale ma fajną... O, Robale, jak my dawno nie widzieliśmy karaluchów! No to jazda, dawaj je. Zamiast tego, jeżeli ktoś ma robalofobię, że tak powiem, można to zmienić na potłuczone szkło. Jak to jest zawsze, ktoś dzwoni, jak nagrywam. Okej. Już wszystko gra. Ogarnięte. O, jeszcze jeden wchodzi! Widziałam jeszcze jednego. O, śmieci.
Ale tu był jeszcze jeden na 100%. Chyba mam za wysoką czułość myszy ustawioną. Zdecydowanie tak. O, tak chyba będzie lepiej. Tak chyba będzie lepiej. Dobra, zacznijmy tutaj. Połóż... A, to jest... Dobra, ta mi się podoba. Szerzej, szerzej. Chyba mi brak, nie? Chyba mi brakło. Okej. Zawsze na spację było kupowanie? Nie. O, wystarczyło tym razem, dobra. Odłóż. Od razu jaśniej, nie? Ale ładnie. Ale ładnie. A tu jest światło. Uuu. Aha. Dobrze. Jeden duży. Uuu. Musimy ustalić jakiś metal. Ustalimy czerwony i to będzie motyw przewodni w tym domu. Ale nie wiem, jaki kolor tu wybrać. Naturalne. Blady, wybielony, cedr. Zapiszemy to sobie. Blady. Wybielony. Cedr. Teraz nie wiem, jak to ustawić. Zaraz zobaczymy, jakie są te małe. Dobra, blady. Nie, blady. O, i czerwony. Chyba jednak tak obok siebie mają być. No prawie dopasowałam do drzwi. Ale czy te drzwi są takie samym kolorze, w takim samym są kolorze, jak te? Nie są. Takie same drzwi, ale nie w tym samym. Tu są w jeszcze innym kolorze. O, mogłam do tego może. To jest do ubikacja? How you doing? No to jest idealny plakat na toaletę, która ma szybę w ten sposób zrobioną. Ona naprawdę nie planuje mieć gości w tym domu. U, ale masz fajny... O, green screen, genialny green screen. Będzie na nim nagrywać? Ha. Kłak, kłak. Włącz, włącz, włącz. No, ani pem, włącz je. Kije mycy. Smyki. To ma kamerkę. Dobra. Nie. Tu jaki ładny lounge w ogóle. Elegancko. Fajnie. No, powiem wam, ten dom naprawdę ma fajny. Boczna, lewa wisząca szafka narożna. A jest boczna, prawa wisząca? Nigdy nie wiem. Co to znaczy lewa? Co to znaczy lewa? To znaczy, wiem, co to znaczy. Lewa. Już rozumiem. chyba tu nie ma... Ale jakie kolory w ogóle. Zrobimy ciemnozielony. Ciekawe, czy Arlinka by taką ciemnozieloną kuchnię przyjęła.
Zobaczmy. Trochę busy. Matowy czarny wygląda fajnie. Trochę ciemno, ale... Mam wrażenie, że te są zbyt zajęte. Dobra. Z której strony chcesz mieć te narożne rzeczy? Z obu. Kurczę, a on może być nawet z tej strony. Na razie dam ją tutaj. Na razie. Co nie znaczy, że ona tu będzie być musiała. Dobra, widzę, że dwie też tutaj. Górę możemy zrobić czarną. A w obie strony możemy sobie zrobić. Popółki. Wypełnienie. Nie. Niech będzie przezroczyste. I zielone uchwyty. Spory ten szaf. On chyba ma być pod sam sufit. Bom, 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 bom. Ten? Szafka, proszę mi tu pasować. Ale już. Pod sam sufit. Okej. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Zależy, co ona tu jeszcze chciała. Na pewno chciała piekarnik. Duży zlew. Czy ona chciała też okap? Jest tu okap? Szafka. Jest okap. Czyli kuchenki nie chce przy oknie. Ja wiem, że zlewy się przyjęły, żeby były. Ale powiem wam, no... Mnie się osobiście bardziej podoba... A nie, weźmy ten czarny. Mnie się bardziej podoba... kuchenka przy oknie, bo powiedzcie mi, więcej czasu spędzacie przy zlewie. Zakładam, że tu i tak będzie zmywarka, czy przy gotowaniu. Bo nie fajnie byłoby mieć widok na przykład przez okno. Ja tu macham łapami zamiast wyciągać rzeczy. Nie fajnie byłoby mieć widok taki naprawdę super. To czuję, że ciemny zlew to tutaj za bardzo jednak. Nie, może taki przełamany trochę. Czy tu były gdzieś jeszcze dwie mniejsze, węższe szafki na dół, żebym mogła je tu wcisnąć? Czy będzie trzeba zlew przesunąć? A są! A jedna. Środkowa szafka z szuflada. Co to znaczy środkowa? W sensie rozumiem, co znaczy środkowa. Na górę. Ona jest krótsza. Czyli ona się z czymś łączy. Czyli te narożniki chyba będą jeszcze inaczej wisieć. Tak, to jest zdecydowanie z góry. Tu się łączą obok, a tamte nie bardzo pasują, więc trzeba to będzie przerobić. I ile takie dwie? Dwa zlewy! Dobra, to teraz zupełnie inaczej to się ze sobą... To uchwyty... Tu jest sam zlew, kran. Chyba się zgadza. O, deszcz pada. Dobra, ona mnie tutaj trochę kołuje z tą swoim planem. Kuchni na razie, ale... Dam radę. Dziura się zrobiła. Tu ma wejść ta wążka szafka? Na przykład? Że zlewy miałyby lepiej bliżej siebie, ale to zobaczcie, jak to symetrycznie, śmiesznie wygląda. Nie. Chociaż nie, bo będę mieć wtedy krzywo. Ale dobra, nie. Musimy... Dla mnie to trochę dziwnie wygląda, więc... Nie praktycznie, że tak powiem. Tak lepiej. Zdecydowanie lepiej. Są na środku zlewy jakby, ale jest okej. Jedna kuchenka, światła, środkowa szafka z szufladami, to spoko. Ale czemu narożniki? Odwrotnie narożnikowe szafki, muszę powiedzieć.
Na chwilę tu. Uwaga. No i teraz się to prędzej zgodzi. O. Proszę bardzo. A propos tego prawa lewa. Kawał szafki, że tak powiem. Nie, ładnie jest. Dobra, dalej. Piekarnik. Wow, ale wypaśny. O, ja cię kręcę. Nice. Wow. No, wybraliśmy czerwone dodatki, ale ten jest zbyt. Niech będzie pomarańcz. Teraz tak, z której strony wolałabym mieć kuchenkę? Obok wejścia tam czy tu? Chyba bardziej tutaj bym wolała mieć taką. Piaskowy. No. Dzięki. Ło, się świeci. Aby ja latarkę włączyłam. Nie da się go otworzyć. O. Środkowa szafka wisząca, środkowa wisząca szafka półki, wysoka boczna szafka. Nie jestem pewna, czy dobrze to rozplanowałam jak na razie, ale... dobra, nie będzie. Chociaż pomarańczowe, jakbym zmieniła te szafki, też by miały spoko. Na razie dam to tutaj. Zobaczymy, jak to się później ułoży ładnie. Tu mam wciąż wiszącą jedną. Pozwolę ją sobie na razie dać tutaj. Na razie, żebym wiedziała, co gdzie idzie. Środkowa równie, ale kliknęłam, co? A nie, to jest do góra. Nie jestem do końca pewna, co oni. Środkowa wciąż? Środkowa? O, lodówka! Lodówka! A nie, czy proszę. Zieleń. Lodówka. Szafka, chodź. Pojęcia nie mam, gdzie cię wsadzić na razie. Bo wciąż jesteś jako... Chyba, że tu na przykład nie ma być narożnej szafki z tej strony. Ona tam biedna ginie. Trochę jestem skołowana, ale zobaczymy za chwilę. Znowu wisząca. Dobra, za chwilkę. Najpierw ją powieszę gdziekolwiek, bo muszę się ogarnąć. Wysoka boczna. A, tak to sobie wymyślili. Że tu zamkniemy taką wąską szafką i będzie dobrze. Tylko pytanie, czy się zamkniemy w ten sposób. Czuję, że tu jest bardzo dużo rzeczy. I jeszcze środkowa szafka tutaj. Zieloną poproszę. Z czarnym matowym blatem. Ach, jest jednak wąska szafka.
To ja coś czuję, że lodówka chyba bardziej w tamtym kierunku miałaby pójść. To trzeba rozplanować koniecznie. Chodź na razie. Ja wiem, że tu nie będziesz pasować. Zdaję sobie z tego sprawę, ale... Tak na chwilkę. Miałam gdzieś jeszcze stojącą szafkę. Tu miałam. A jakby tę dać tu... No powiem wam, skołowali mnie troszeczkę. Nie zmieści mi się. No to nie wygląda dobrze. Tamta szafka zupełnie ginie. Tak jakby tej narożnikowej tu nie miało być zupełnie. Tej wiszącej. Ale jak nie tam, to gdzie mam ją dać? Tutaj, żeby wystąpić. Ona chyba tak musi być. Ona jest strasznie wąska. A ty? No nie, ta się ze sobą już prędzej zgadza. To nie jestem do końca pewna, jak to rozstawić teraz. Ona jest krótka. Nad zlewem jej nie powieszę. Dobra, dajcie mi chwilkę, tu muszę pomyśleć, bo może coś po prostu ułożyłam sobie nie do końca tak, jakbym chciała, może dałoby się inaczej. Może rzeczywiście chcą mieć te blaty tu położone na płasko. Dobra, momencik, muszę to rozkminić. Chyba znalazłam rozwiązanie. Trochę specyficzne jak dla mnie. Zwłaszcza te takie wgłębienia tutaj przy tych szafkach. Czy tu przy lodówce tak strasznie ciasno. Ale w sumie niech będzie. Wygląda na to, że tam miałam o jedną za dużo szafkę wiszącą, tą dużą. Przez przypadek. Dobra, widzę, że świetlówki by chciała, to zakładam, że świetlówki to będą tutaj pod blaty. Pod blaty, czekaj, chcę, żebym troszkę to mogła zobaczyć. Tak, w połowie tu. Tutaj ciężej o połowę. Tu? Jak dla mnie 4 to było za mało. Tak jest chyba ok. Uuu, jaki zestaw! Od razu zielony i dobrze. Może być ten jaskrawy, może mi nie pasować trochę. Damy ten. Metal, a drewno domyślnie. To do gotowania. Praworęczni, powiedzmy to z tej strony bardziej. Jest i mikser. Przepraszam. Dam go tu. Zawsze sobie może postawić, gdzie będzie chciała. Gdzie będzie chciała już później wygodnie. O kurka. Gdzie powiesić ciebie? Chyba tutaj trzeba go powiesić. Bo nie widzę innego miejsca w tej kuchni na to. Musiałabym nie mieć światła tu, ale przeszkadzałoby to w gotowaniu. No i w sumie zeszło mi trochę nad tą kuchnią i tu... A w ogóle tutaj też powymieniać rzeczy trzeba? Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Czy ona chce tylko kolor zmienić? Nie, sofę też zmienia. Jaki mamy czas? Dobra, to zróbmy jeszcze tutaj. Stolik, krzesła. Za kogo ty mnie masz? No to przeszkadza mi! Dobrze. Będziesz potem szukać tego. O. A, nie mogę włożyć pod spód. O.
chciałam jej schować. No nic. Nie schowam za bardzo. Narożnik. Myślę, że w tę stronę. W tę stronę bardziej. Ło. Nie, tam było fajnie. Chcę poduszkę zieloną. O. I w narożnik go. Dobra. Czy za blisko kuchni? Nie wiem. Stolik kawowy. Stoliczek kawowy. O nie. Wisząca lampa. Jaka lampa. A gdzie ta lampa ma iść? A pewnie nad stołem tutaj. Będziemy jeszcze celować. Ale świeci. Zegar. Może tutaj. Ładny. Ale się zachciało. Ja się chciałam tak ładnie wkomponować w środek mniej więcej. Okna. Z podłogą się to nie do końca zgadza, ale z oknem się przynajmniej nie będzie zgadzać. I krzesło. Iris. O nie. Na czarnym. Może lepiej tak. Taki royal z tego trochę wyszedł. Ale powywijane nogi. Ja lubię tak powstawiać krzesła niektóre. Nie wsunięte na miejsce, jak powinny być. Okej. Okay. To będzie salon. Wiemy, że na zewnątrz mamy jeszcze coś do zrobienia. Ja bym tu tylko zaglądnęła, co tu się wyprawia. Ładna sypialnia, ładna. Wodospad stamtąd. Tutaj się pojawia. Ale garderoba. O nie! A ja mam ubrań tyle, że zapełniłabym może... Mam wiszących parę rzeczy, które by się przydały, więc takie ze trzy przedziały to by mi się przydało, bo lubię bluzy sobie powiesić, sukienki i tak dalej. Ale takich składanych... Czuję, żeby mi taki jeden przedział wystarczył. I jeden, powiedzmy, na pochowanie kurtek zimowych, jakichś swetrów, czapek, szalików. Jakbym miała całą garderobę, to bym się też w niej pięknie rozłożyła. A tutaj kolejne jakby... biuro trochę. Widać stąd jezioro. O nie, ale ładne. O, żyraf. I łazienka. O, widoki to ona ma stąd naprawdę świetne. Super. A, o, jak wysoko to lustro wyszło. Co ci się stało? Już lepiej. Dobrze, ale to sobie wrócimy do kolejnych zadań w tym miejscu w kolejnym odcinku. Tu garaż. Także dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Yahoo!